W tym filmie będę próbował przejść Minecrafta, ale co obrażenie staje się mniejsze. Zostawcie tutaj łapkę oraz subskrypcję z dzwonkiem, aby nie przegapić więcej takich filmów. Oraz polecam oglądać do końca, ponieważ tam było naprawdę ciekawie. Dobra, jesteśmy już na świecie. Jest to świat pustynny. No i tam od razu mamy drzewa, więc myślę, że te drzewka sobie po prostu zetniemy, chociaż do skraftowania pół bloków, ponieważ aby mieć pół bloki, to tego drewna jednak trochę potrzebuję. No ale pół bloki oczywiście wiadomo do czego mi się przydadzą, po prostu no chyba wiadomo. Zacząłem ścinać trochę drzew, a następnie poszłem wykopać trochę kamienia, aby zacząć kraftować z niego itemy. Dobra, wykopałem w sumie 50 kamienia. No i pora tak naprawdę teraz wyjść na powierzchnię i skraftować z tego troszeczkę siekier, mi się przyda do ścinania tego drewna. Dobra, teraz tak, łopatę, motykę i teraz ile bym mógł, nie, w sumie jeszcze mogę sobie chyba tyle piecyków skraftować. No i tak naprawdę reszta to będą siekiery. O, 5, myślę, że 5 na luzie tutaj starczy. Więc no co, no pora przejść do kopania. Po wykopaniu drewna wyruszyłem w małą podróż, w której znalazłem wioskę. Tutaj mam jeszcze owce, które mi się w sumie przydadzą na łóżko, aby po prostu przespać noc, bo nie chcę, jak mówiłem, tyle obrażeń na start dostać. Mamy wioskę, tylko ona jest opuszczona. I teraz czy można tam... A nie, ona jest opuszczona? Nie, ona nie jest opuszczona. Dobra, myślałem, że tam jest pajęczyna. Ale to jest szyba, więc dobra. Pójdę do tej wioski, bo tam przecież będzie siano. No i chyba nie dostanę obrażeń przy po prostu zabijaniu golema. Kiedy doszłem do wioski, to standardowo zabiłem golema, zebrałem siano i łóżko, skraftowałem itemy i ruszyłem dalej. Następnie zatrzymałem się przy dżunglowej świątyni, gdzie znalazłem 3 diamenty i 12 sztabek żelaza. Skraftowałem zbroję, wiadro, diamentową siekierę i wyruszyłem szukać lawa pulki. W tym momencie właśnie się pomniejszyłem o jeden piksel, ponieważ jak widać mam tutaj zabrane pół serca, no ale to przez moją nieuwagę, no i zostałem tak naprawdę pomniejszony. No i teraz powinniśmy uważać, ponieważ przecież jak ja się dostanę do netheru, no to wtedy to naprawdę już będzie grubo, a ja już teraz dostałem obrażenie, więc też no, trzeba być ostrożniejszym. A po chwili znalazłem ruinę portalu. Dostałem kolejne obrażenie, tym razem od tego bloku magmy przy tym portalu. No i przez kolejne obrażenie musiałem się znowu pomniejszyć. Okej, nastał ten moment, ponieważ no już otrzymałem w sumie 2 razy obrażenia, ale teraz wchodzimy do netheru, więc naprawdę będzie grubo. Zrobiłem tutaj z tej ruiny portalu po prostu portal, ponieważ miałem potrzebne itemy. No i co, wchodzimy? Dobra. Nie jest źle, mam złoty przecież hełm. A bo dobra, jednak jest źle. Bo już na wstępie mam gasta. A nie chciałbym stracić jakichś obrażeń. Jestem również bardzo wolny. Ja bym musiał znaleźć tutaj w sumie fortecę. Więc chwila, ja w ogóle bym musiał zapisać sobie kordy tego portalu. Wyrzuciłem tutaj niechcący ten miecz. No i dobra, tu jest jakiś ogień, no taki typowy nether, jednak bardzo mi to przeszkadza, że ja wolniej się ruszam, kiedy mam ten i też tak ledwo przeskakuję te bloki, a mimo wszystkiego daję radę. Tu jest ten ogień, jakieś grzyby, o nie, no kolejny gaz. To tego lepiej nie trzymać w ekwipunku. Tu jest taki las. O nie, o nie. No i super. W drodze do karmazynowego lasu dostałem obrażenie. Sytuacja zaczęła się robić nieciekawa. Otrzymałem obrażenie, przez co znowu musiałem się zmniejszyć. I teraz jest już naprawdę źle, bo nie doskakuje. Więc muszę przez to zrobić tutaj dużo tych pół bloków. O nie, to jest
jest naprawdę słaba sytuacja. Więc dobra. Spróbuję dojść do portalu jakoś. Wyruszyłem do portalu, ponieważ chciałem się trochę bardziej przygotować do tej wyprawy do Netheru. Miałem kolejne obrażenie. No i co mogę powiedzieć? No jest już źle tak naprawdę, ponieważ jak widać już normalnie... O, jest mój portal. Ja się chcę cofnąć i się bardziej do tego przygotować. Jakieś, nie wiem, podki może sobie nawet jakieś zrobię. Ponieważ też może mi to coś dać. Ale pewnie nie za dużo. Dobra, wchodzimy. Okej. No i jesteśmy. O kurde. Dobra, myślałem, że ja już stąd nie wyjdę. Ale na szczęście dało się tu podkopać. Nie! Nie! 3 razy dostałem obrażenie. No to ładnie. Tak, dostałem 3 razy obrażenie. Co ja tak naprawdę teraz mogę dużo powiedzieć? Jak ja będę kopać, skoro nie mam tak naprawdę, no jest słaba sytuacja. No i jeszcze do tego jest noc. Spróbuję się tu przespać na tym łóżku. Okej, da się przespać chociaż tyle. Ale chyba gdy widzę... Nie, dobra, myślałem, że dostanę obrażenia. Ale aż tak źle to nie jest. Te moby mnie chyba tutaj nie widzą. Przynajmniej tak myślę. Dobra, chyba tego klipera po prostu ominę. Nie! Dobrze, że ja tarczy teraz użyłem. Ale czy ja tu jestem... O nie, ja już nie jestem w stanie skakać. To co ja tak naprawdę tutaj teraz mogę zrobić? Ważniejsze, żebym ja się teraz tu nie zaczął topić. O nie! Kolejne obrażenie dostałem. Jestem już naprawdę, jak widać, ten mały, no i nawet nie potrafię już tutaj podpłynąć. Niepotrzebnie do tej wody chyba tutaj się pchałem, bo teraz nie mam jak stąd wyjść za bardzo. Nie wiem, czy pozostaje mi teraz tylko zginąć. Jakoś udało mi się wydostać z tej wody, ale dalej, no sami zobaczcie. Dzisiaj mam w ekwipunku wodę. Właśnie dzięki temu udało mi się tutaj dostać. Okej. Dobra, tak też da się w sumie grać. Idę tutaj, bo tu widziałem jakiegoś cave'a. O, tu jest cave. Ale wiadro. Uwaga, kolejne wiadro. No, więc też mówię. To jest ostatni rozmiar, gdzie się w sumie coś jeszcze da. O nie. No i super. Muszę się znowu pomniejszyć. No teraz to już jesteśmy naprawdę. Chociaż, czy ta woda mi tu jeszcze pomoże? Chyba nie bardzo. Dobra. Jedyne co tu pozostaje teraz, to spłonąć.